Maja, Radzio, szkółka się zaczyna. Cześć! Chciałabym przedstawić Wam bardzo specjalnego gościa, który odwiedził nasz kraj. Cześć! Jestem koala. Cześć, koala. Jak Ci się podoba w Polsce, powiedz? Jest super! Bardzo mi się podoba. No może oprócz tego, że nie ma tu żadnych eukaliptusów i wszyscy chcą mnie głaskać, jakbym był jakimś kotem albo innym pieskiem. Ojej, chcą Cię głaskać? No w sumie się trochę nie dziwię, bo jesteś bardzo... wyglądasz na miłego gościa. A zwłaszcza Twoje uszy są takie puszyste. Nie lubię bardzo, jak ktoś dotyka moich uszu. Bardzo tego nie lubię. Okej, rozumiem. Powiedz mi, koalo, czy skoro masz takie wielkie uszy, to bardzo dobrze słyszysz? Tak, mam całkiem niezły słuch, słyszę całkiem nieźle. Powiedz mi, czy to, że masz takie wielkie uszy, piękne, i to, że tak, że masz taki dobry słuch, to oznacza, tak, że jesteś również dobrym słuchaczem? Słuchaczem? Moja mama by się z tym nie zgodziła. Nie, raczej nie jestem najlepszym słuchaczem. Słyszę, że stoi za tym jakaś głębsza historia. No, mogę ją opowiedzieć chętnie. Ona się dzieje wtedy, kiedy były te, wiesz, te pożary w Australii. Rozumiem, pożary w Australii. Wtedy koale nie miały łatwego życia, prawda? No, zaczął płonąć nasz las. I słuchaj, mama mi mówiła, co mam robić. I ja ją bardzo dobrze słyszałem. Ale jej nie posłuchałem. No ale przecież słyszałeś, co mówi. No to czemu jej nie posłuchałeś? No, bo wiesz, słyszeć to jedno, a robić to drugie. Ona mówiła, nie wchodź na te największe drzewa, no bo przecież coś ci się może stać. A jak zacznie się znowu pożar, to co, skoczysz w płomienie? No przecież się nie uratujesz sam. No i co? Posłuchałeś jej? No nie, wlazłem właśnie na najwyższego eukaliptusa. Jak zaczął się wtedy pożar, ale się bałem. Czuję, że to może być bardzo ciekawa historia o tym, że trzeba czasem słuchać, a nie tylko słyszeć. No, chętnie ją opowiem w sumie. Jeżeli dasz mi oczywiście jakiegoś eukaliptusa na zachętę. Dobra, to wiesz co? Chodź na obiad. Dzieci posłuchają teraz historii o tym właśnie, że słuchać i słyszeć to nie jest do końca to samo, a potem opowiemy im, to znaczy ty im opowiesz, nie ja, opowiesz im resztę tej historii, jak się skończyła twoja historia z pożarem. Dobra, dawaj tego eukaliptusa, bo umieram z głodu. Przeglądając zapasy z kuchennej półki, każdy zapewne natrafi na różne rodzaje ziarenek. Niektóre łatwo rozpoznać na pierwszy rzut oka, nad innymi zaś niektórzy będą musieli się chwilę zastanowić. Są ziarenka, które różnią się wielkością i kolorem, a jednak należą do rośliny tego samego gatunku. Jedne są malutkie, inne trochę większe. Ale co takiego ciekawego może być w nasionku? Oczywiście oprócz tego, że z wielu da się zrobić coś pysznego do zjedzenia. Otóż w każdym ziarenku kryje się życie. Małe nasionko zawiera w sobie nową roślinę. Jedne z nich to piękne kwiaty, z drugich powstają ogromne owoce, a z innych mniejsze owoce. I
choć te akurat ziarenka zbytnio nie różnią się wielkością, to niektóre z nich zamienią się w duże drzewo, a inne będą sięgały jedynie do połowy nogi. Co jednak jest potrzebne, aby takie ziarenko wykiełkowało i aby wyrosła z niego roślina? Potrzeba oczywiście światła, wody oraz gleby. Ale jakiej to gleby? Jezus, siedząc w łodzi, opowiedział zgromadzonym na brzegu jeziora ludziom taką historię. Posłuchajcie. Pewien rolnik postanowił zasiać ziarno. Gdy rozsiewał je na polu, niektóre nasiona upadły na udeptaną ścieżkę. Zaraz przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne upadły na cienką warstwę gleby, pod którą była skała. Te choć szybko wyrosły, wkrótce zwiędły w słonecznym upale i zginęły, ponieważ w płytkiej glebie ich korzenie nie znalazły dosyć wody. Jeszcze inne upadły między chwasty i niebawem zostały przez nie zagłuszone. Niektóre jednak trafiły na dobrą glebę i dały po 100, 60 lub 30 ziaren plonu. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha uważnie. Ale czy Jezusowi chodziło tylko o to, aby nauczyć ludzi uprawiania roli? To z pewnością doskonale potrafili robić rolnicy, którzy słuchali tej opowieści. Pan Jezus chciał przez tę historię zwrócić uwagę na coś innego. Siewca to człowiek głoszący Słowo Boże. Gleba to serce człowieka słuchającego słowa. Zaś ziarno to Słowo Boże, które jest siane do naszego serca. W słowie, jak w nasionku, ukryte jest życie, które ma wydać plon. Jednak by tak się stało, potrzebna jest odpowiednia gleba, odpowiednie serce słuchacza. Jakim ty jesteś słuchaczem? Słuchacz o zamkniętym sercu przypomina twardą glebę. Właściciel tego serca słucha słowa, ale nie zwraca na nie uwagi. Plon, czyli życie, które podoba się Bogu, wynosi zero. Jeżeli twoje serce przypomina twardą glebę, poznawaj Słowo Boże i bądź mu posłuszny. Słuchacz, który przypomina skalisty grunt, chętnie słucha o Bogu, ale słowo nie wnika w głąb do serca. Słuchacz ten nie jest posłuszny słowu, które usłyszał. Jego życie nie przynosi owocu. Jeżeli chcesz być słuchaczem przynoszącym owoc, bądź posłuszny Bożemu słowu, które usłyszysz. Słuchacz, który przypomina zachwaszczoną glebę, chętnie chodzi do kościoła. Jest szczęśliwy, że może słuchać słowa, zachwyca się, kiedy nauczanie mu się podoba, ale w jego sercu jest wiele innych ziaren. Jest tyle innych ważnych rzeczy, ważniejszych od Bożego Słowa. Jak telewizja, gry, komputer, te rzeczy zagłuszają Słowo Boże. I plon również wynosi zero. Jeżeli chcesz, by twoje serce stało się dobrą glebą, to walcz z rzeczami, które zachwaszczają twoje serce i zagłuszają Słowo Boże. Słuchacz, który przypomina dobrą glebę, ma czas na słuchanie Bożego Słowa, słucha pilnie i robi to, co Bóg w tym słowie polecił. Zamienia słowo w czyn. Słowo przynosi plon. Postępuj więc tak, jak mówi Boże Słowo, w ten sposób w twoim życiu pojawią się owoce, czyli dobre myśli i uczynki. Warto na pamięć nauczyć się wersetu ze Słowa Bożego, które znajduje się w liście świętego Jakuba. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Dzieci już po szkółce, a my po obiedzie. I co smakowało? Było pycha! W końcu się najadłem. Nie wiem skąd wytrzasnęłaś tego eukaliptusa, ale był przepyszny. Bardzo się cieszę. No, widzisz, nie tylko rosoły są na polskich stołach. Jak trzeba, to wiesz. Gościa trzeba ugościć porządnie. Było pycha! Dobrze, czy teraz, kiedy już masz pełny brzuszek, możesz opowiedzieć dzieciom, jak to było z tym pożarem? No jasne! No więc, tak jak mówiłem, mama ostrzegała, nie właś tam wysoko na tego eukaliptusa, tylko zawsze trzymaj się mnie. Tak? Koale mają tak, że się trzymają mamusi, ona wtedy potrafi bardzo szybko uciekać i bardzo szybko biec i skakać. My tak tylko wyglądamy takie, wiecie, przytulaśne, niewysportowane, ale jak trzeba, to potrafimy naprawdę szybko uciekać. No i jak zaczął się ten pożar, to zamiast biec do mamy, trzymać się jej i razem z nią uciekać przed idącą falą pożaru,
No to ja wlazłem na najwyższego eukaliptusa w okolicy. O matko, jak to? No i co wtedy się wydarzyło? No byłem w niezłych tarapatach. Ogień zaczął tak bardzo wysoko dochodzić już do góry, aż że mi przypaliło aż mój ogonek. Widzę, że ten twój ogonek ma się całkiem nieźle teraz. Tak, bo na szczęście mnie wyleczyli, wiesz, potem w takiej klinice od koali, bo oni tam bardzo fajnie właśnie leczyli mnie. No i spoko, nie? I wszystko dobrze się skończyło, ale tylko dlatego, że mama po mnie tam wlazła na tego eukaliptusa, wiesz? No, to mamy są niesamowite jednak. Dla swoich dzieci to zrobią wiele, no nie? Jasne. I bardzo się cieszę, że to zrobiła, ale wiesz, łatwiej by było, gdybym jej słuchał, a nie tylko słyszał. No jasne, że byłoby łatwiej. Powiedz mi, Koalo, co najlepiej zapamiętasz z dzisiejszej szkółki? O, no, chyba wiesz co, ten werset o tym, że trzeba wykonywać to, co się słyszy, a nie tylko tak po prostu, wiesz, jednym uchem wpuszczać, a drugim wypuszczać. No bo to mi trochę już pokazało życie, że tak to jest, jak się tylko słucha, a się nie wykonuje, to się dalej jest w niebezpieczeństwie, tak jak ja w tym pożarze, że słyszałem mamę, ale jej nie słuchałem. No to troszeczkę tak jest, dokładnie tak, jak było dzisiaj na szkółce, prawda? Że jakieś inne rzeczy zagłuszyły to, co mama ci powiedziała. No, dokładnie. Dzisiaj zachęcamy Was do zasiania swoich własnych ziarenek. Będą nam potrzebne ręczniki papierowe, talerzyki, takie nie za głębokie, nie za płytkie i nasiona na kiełki. My mamy rzeżuchę, ale może też być brokuł czy jarmuż. Zaczynamy od położenia ręczników na talerzyku. Nalejemy sobie troszeczkę wody, żeby ręczniki nasiąkły.
Najlepiej taką letnią wodę. I wsypiemy. Wysypiemy nasionka. Równiutko je rozłożymy. Możemy jeszcze delikatnie troszkę nalać wody, tak żeby z ziarenek nie spłukać za mocno. I teraz nasionka odłożymy na parę dni w słoneczne miejsce. I zobaczycie, jak po paru dniach nasionka zaczną kiełkować. Gdzieś po tygodniu powinny być gotowe do zjedzenia. Takie kiełki mają bardzo dużo witamin, a będziecie mogli przy okazji obserwować, jak z ziarenek powstaje mała roślinka. Widzę, koalo, że zasmakowała Ci czereśnia. Jest prawie tak smaczna jak eukaliptus, ale jednak już tęsknię za swoją ojczyzną. Zapraszam Was, dzieci, do Australii, a póki co do zobaczenia, pa pa!